Słuchajcie, sprawa wygląda tak, generalnie. Esma, on zaczyna krwawić i to dosyć mocno. Zaczyna pluć krwią. Ty to czujesz, tobie również się robi niedobrze, starasz się to zatamować, jednak nie wiesz za co się złapać. W tym momencie robisz mu jeszcze większą krzywdę. Jedynka oznacza jego jeden dodatkowy punkt śmierci. To jest taki ode mnie. Czy chcesz to przerzucić inspiracją? W tym momencie robisz mu jeszcze większą krzywdę. Jeżeli to przerzucisz, wszystko powyżej jedynki jest okej. Okay. Po prostu nic mu nie pomaga, ani z tych rzeczy, tak? Dobrze, to chcę zużyć inspiracji. Jeżeli... Druga jedynka. Zaczynasz więc na szybko opatrywać Sibo. Wyciągasz jakieś bandaże, zaczynasz mu uciskać tam to wszystko. Grimnir w tym czasie dochodzi do siebie. Budzi się. Stet, co ty robisz? W sumie to mogę iść po tamtą babkę i ten łepie. Dobrze. Grimnir widzisz, że no, Sibo nałożył śmierć. Sibo 1 HP. Znaczy nie, jest, mam 0 HP, jestem stabilny. Ustabilny. Patrzę się, czy tam to leży. Nie żyje. Z jakiej już Stet tam do niej zmierza ze sztyletem, żeby jej odciąć łeb. To szybko obracam głowę w stronę Sibo i podbiegam do niego. I... Ty gnomie, kurwa, żyj mi tu. I podkładam, przykładam mu dłoń z moim pierścieniem do czoła. I... Lay on hands. Myślę, że 5 punktów mu odnowię. Dobrze. Żyjesz? Tatkę już widziałem. Machał do mnie z drugiego brzegu. Żyję. Chyba, że jesteś nekromant. Ale nie. Nie, to zostawiam tobie. Nie jesteś trupem. Nie ożywiłeś się sam, jak ten twój mistrz, co ci tam kazał. I ci gadał. Ten, co szkieletowe łapy ma. Nie mam szkieletowych łapów, więc chyba nie. Kurwa, blisko było. No, już tatkę widziałem. Łódka po mnie płynęła. Łódki to chyba do piekła, nie? Ja nie wiem, nie znam się, no. Dobrze, ale co? Zabiliśmy ją? O. Tak, stadion wykończył, właśnie odcina łeb i tam patrzę, czy odcina jej łeb, czy ona nagle nie wstanie. Cieszę się, że ją pokonaliśmy, Esma. No ja i ty zrobiliśmy. No jak? Odwróciłem jej uwagę. Bardzo dobrze się spisaliście. No kurwa, raczej. Widzicie po Grimnirze, że on w ogóle nie żartuje. Mimo, że wy to mogliście odebrać jako żart, to on ma śmiertelnie poważną minę. Ja też jestem śmiertelnie poważny. Malnie stoję, kurwa. Ała. Ej, myślicie, że jak stąd sobie wyjdziemy i posiedzimy 8 godzin w łaźniach i tu wrócimy, to ten ostatni gdzieś ucieknie? Pewnie tak, plus chcesz siedzieć tam gdzieś z pełną krwi? Nie, nie w tych łaźniach tutaj we krwi, tylko tam. Tam, który do tędy wyszliśmy. A jak wy się wszyscy czujecie? Znaczy Sibo, to jakieś to myślicie. Znaczy, o dziwo dobrze się czuję. Bardzo ale... dobrze może nie, ale dobrze. Cieszy mnie to. No, ale jestem potężny dlatego chyba. No ja trochę opadam z siły. Ja już ledwo dycham. To chyba chcemy, nie chcemy być. Musieli trzeciemu dać uciec. Nie, możemy się
No tak, on ucieknie. Możemy się zawrócić po głowę tamtej babeczki, która była w pierwszym pomieszczeniu. I udawać, że nie widzieliśmy, że jest ktoś trzeci. Znaczy, że myśleliśmy, że ona jest no, pierwsza, druga, trzecia. Tak. Tak. Zważ na to, że wszystkie, które ubiliśmy, to kobiety. W sumie jak dołączymy do tego trzeci łeb kobiety, to... Jeśli chcesz tylko zarobić, to pewnie, ale problem nadal pozostanie. No, ale możemy wrócić po ten problem. Kiedy idzie? Gorzej jak problem pozostanie i się okaże, że na jaw, że w chuja robisz kapitan. Nawet nie o to chodzi. Jak powiemy im, że problem został zażegnany, a oni przestaną na przykład ich szukać dalej, to może być jeszcze gorzej. No mówię o tym. No to powiedzmy, że złapaliśmy tylko pierdolone dwie. Wiecie, no... Ona niby nam pokazała jakieś tam... Ona nam pokazała wejście do pomieszczenia, nie? Kolejnego. Tak. W końcu. Ale teoretycznie tego pomieszczenia może tutaj nie być, no żeśmy go nie znaleźli. Bo ubiliśmy ją, zanim nam pokazała. Na pewno zrobiliśmy więcej niż ta pierdolona straż przez ostatnie... Nie wiem, od ilu się borykają z tymi kultystami, ale... Więcej niż ten pieprzony kapitan. To na pewno. Ciekawe w ogóle, co jest w tym pokoju. Ja bym chciał tam zajrzeć do tego pokoju. Znaczy do... Tam, gdzie ona nam pokazywała, że możemy iść jeszcze. Jak będziesz naciskał ten przycisk, to najlepiej jakimś długim kijem. Ja się boję, że to może być pułapka i czy zaraz coś zmiażdży. Ewentualnie na głowę. Możemy sobie też posiedzieć godzinkę? Możemy odpocząć, chociaż mi to już nic nie da. Już się wyspałem poprzednio. Mam się w innych dłoniach, mam biegłość. Mam jakieś narzędzia złodziejskie, ale zakładam, tak, że to są... To są narzędzia złodziejskie i na nie masz też zawsze... to jest tak, jakbyś miał biegłość po prostu w ich używaniu. Więc rzuć sobie po prostu na zwinne dłonie i to będzie to samo. 23. Przyglądasz się miejscu, o którym mówiła ci kobieta. Faktycznie po kilkunastu minutach oględzin dochodzisz do wniosku, że nie ma tutaj żadnej pułapki. Jest to faktycznie zwykły przycisk w kamieniu, który otworzy wam kamienne drzwi dalej. Nie ma tutaj pułapki, jesteś tego pewien. Nie będzie słychać żadnego dźwięku, oprócz oczywiście dźwięku przesuwanego kamienia. Chcę po prostu nacisnąć ten przycisk. Naciskasz i słyszysz, jak ściana się rozstępuje i cofa się tak metr do tyłu, cofa się pół metra do tyłu i możesz za nią wyjrzeć i zobaczysz długi korytarz prowadzący prosto. A z głębi korytarza słyszysz odgłosy walki. Mamy pół godziny, żebym mógł odpocząć chwilę? Wiesz, że walka się skończy. Prawdopodobnie w pół godziny, no. Chyba, że ma ktoś jakieś medykamenty. Nie? Nikt? Nic? No, mogę cię jeszcze uleczyć, ale... Bo może siebie ulecz i... Pójdź pierwszy. Słyszycie gruby, zniekształcony głos, który w tym momencie krzyczy z bólu. Po chwili ciche syknięcie drugiej postaci. Która również krzyczy z bólu. Ja nie będę wiecznie was zasłaniał. Ja widzę, że Sted jest o wiele bardziej ranny ode mnie. Z każdej dziurki mu krwawi. Ma parę dodatkowych dziurek też, więc przykładam rękę mu na ramieniu, chcąc go wyprzedzić i iść w stronę tych odgłosów walki. Tylko go klepię po ramieniu i czujesz po tych dwóch klepnięciach, jak po prostu niektóre te rany ci się zasklepiają i trochę ciepło na ciebie spływa od mojej dłoni. Dobra, widząc, że oni są poobijani, ja chcę ich wyprzedzić i chcę tam zajrzeć, co tam są za odgłosy. Tak, ja się tam przycisnę i tam... Dobrze więc. 5 HP. Idziesz kawałek do przodu, jakieś 10 metrów. Korytarz kończy się zalanym pomieszczeniem z topornie ciosanymi schodami prowadzącymi w górę na południe, północ i północny wschód. W
centrum podłoga wystaje ponad poziom wody i tworzy taką małą wysepkę. Wokół niej na wodzie unoszą się ciała i zgaszone pochodnie, a na niej, na tej wysepce, dwaj mężczyźni krążą wokół siebie zdobytą bronią. Jeden z nich, wysoki, nieopancerzony brutal o pobliźnionej twarzy, dzierżący maczugę, góruje nad swoim przeciwnikiem, jednak jest poważnie ranny. Mniejszy z walczących ma nagi, umięśniony tors. W jednej ręce trzyma zakrwawiony sztylet, a w drugiej pochodnie, a jego czaszka jest pozbawiona ciała. Wokół nich są jeszcze ciała czwórki takich samych istot bez czaszek. Bez czaszek? Czy... Bez skóry, bez mięsa na głowie. Same gołe czaszki. Reszta ciała jest normalnie pełnym człowiekiem, skóra, kości i tak dalej, ale czaszka jakby ma zdrapane skórę i wszystkie mięśnie. Dobrze, to ja chcę się cofnąć po steda. Dobrze. Ja idę przed siebie. Mhm. Wy dochodzicie tutaj z boku i widzicie tą scenę. Mężczyzna walczy z tą wielką maczugą, co chwilę się zamachuje, a jego przeciwnik w momencie, kiedy on robi zamach, kuca i przez brzuch przebija mu ten sztylet, po prostu robiąc kolejną z licznych ran. Potem odskakuje, mężczyzna ryczy, ten duży mężczyzna z maczugą ryczy, chce robić taki cios nad głową. W tym momencie trafia go, tego swojego przeciwnika, ale ten i tak zdążył go po ręce dziabnąć znowu sztyletem. Okej, okay, ja chcę na szybko ocenić ich wygląd, w sensie czy ten umięśniony ma jakieś symbole na sobie tej martwej trójki? Duży, ten duży z maczugą wygląda jak ma takie ubranie szlachcica, ale w tym momencie całe, wiesz, potargane, porozpieprzane. A ten co ma samą czaszkę, to jest, wygląda jak po torturach, czy to jest goła czaszka, oczodoły puste? Goła czaszka, puste oczodoły. Jednak co chwilę coś mówi i klnie nad swojego przeciwnika. A wokół, jeszcze tylko powiem, wokół nich leżą cztery ciała również takich osób z czaszkami, nie? No, chcę od razu wbiec w tego z czaszką zamiast głowy. Dobrze, pojaw się na mapie. Ja chcę, jak idę po drodze, poszukać swojego sztyletu. Bez problemu znajduję swój sztylet. No nie ma problemu, bo korytarze są wąskie, więc możesz chwycić swój sztylet i po prostu go wziąć po prostu go w ręce. Pobiorę sztylet i idę na nich. Wow. Mężczyźni słyszą nadbiegającego Grymnira. Mężczyzna z maczugą na moment patrzy się zdezorientowany. Jak robisz kilka kroków w jego stronę, widzisz, że on się obraca do ciebie tyłem, jakby nie widząc w tobie zagrożenia. Natomiast mężczyzna z samą czaszką, widząc was, syczy i robi odstąpienie w to miejsce. I teraz możesz do niego dobiec i śmiało zaatakować. To ja do niego dobiegam i go śmiało atakuję. No to mu 11. Niestety, zrobił zgrabny unik i machnął ci po ręce. Jednak jego sztylet nie zatopił się w twoje ciało. Nie ma takiej opcji. Sibo? Nie, ja chcę rzucić w niego sztyletem. Bardzo proszę. Ty kurwa, szatanie ty. 11. Rzucasz więc sztylet, jednak ten ląduje gdzieś pół metra od swojego celu. Esma. Ja to standardowo tym zaklęciem ze swoimi cieniami, nie? No, wybiega mi fu i niech tam... I cienie się ruszają, dobrze. Tak. Więc cień Grymnira uderza od góry dziwną postać. Za 7. Ten aż klęka pod tym ciosem. Stąd. Ja widząc, że tam Grymnir walczy, to będę w tego przeciwnika, z którym Grymnir walczy, strzelał. Dobrze. 24. Trafienie. Więc w sumie 11. On próbował wstać, w momencie kiedy wstawał z klęczków, twoja strzała wbiła się w jego klatkę piersiową, zrobił kilka kroków do tyłu i w tym momencie on zaatakuje
zaatakuje Grymnira. 19? Dwa ataki. To 19 trafia. 19 trafia. Czyli tak. 6 obrażeń kłutych. 5 obrażeń od trucizny, ale ty masz na pewno truciznę. Ty jesteś krasnoludem, nie? Masz odporność. Czyli połowę z tego. Gdzie jak ten wielki mężczyzna patrzy się, widząc niespodziewanych sojuszników, biegnie na tą postać i bierze taki potężny zamach z nad głowy, z dwóch rąk z przeciwnika. Praktycznie wbijając mu tą czaszkę aż w ziemię. Przebija się przez całe jego ciało i wbija się w ziemię. Następny mężczyzna obraca się na was. Patrzy cały czas wyciągniętą bronią, bo nie wie, co teraz robicie. Idę poszukać swojego sztyleta. On podnosi maczugę do góry, jak ty się zbliżasz, ale widząc, że jesteś zupełnie nieuzbrojony, opuszcza ją na ziemię. Cofa się dwa kroki. Stet, tą czachę też sobie weźmiesz? To jest doskonałe pytanie. Kim ty właściwie jesteś do tego z maczugą? Kiedy się na niego patrzycie, widzicie, że połowa jego twarzy jest okropnie poparzona. Wielkolud, ponad 2 metry wzrostu, część twarzy poparzona. Mężczyzna patrzy się na was, mówi, a wy? A wy to kto? Jam jest Morlok. Morlok, jam jest Grimnir Grokison. Jesteśmy tu, żeby wybić tych parszywych kultystów. A ty? Ja już teraz też. Morlok Vantampur. Widzisz, że tą wielką maczugę z prawej dłoni przerzuca sobie na lewą i podaje ci tak prawicę. Ty jesteś silnym mężczyzną, ale jeżeli mu podasz prawą rękę, to on praktycznie ci ją zgniecie. Taki jest wielki chłop. W sensie nie, mechanicznie nic nie będzie, ale wiesz, nie? Po prostu weźmie i w taki uścisk kowala zamknie twoją rękę. Podam mu rękę i nagle 2 HP i rzucam na śmierć. Podaję mu rękę i Vantampur? Jesteś z rodu tej władzy miasta? Jestem najmłodszym... Księżnej? Najmłodszym synem Talamry Vantampur, tak. Co ty tu robisz? Patrzę się na was, jakby oceniając was. Ja się do niego, ja do niego macham. Stoję taki, kurwa. Odkładam młot za pas, tarczę opuszczam wzdłuż boku. Wezmę. No. Ale on jest brzydki. Widzę, żeś paladyn. Owszem. Hayley Brightax. Chwilę tak patrzę na ciebie. Nie znam. Co tu robię, to dość skomplikowane będzie, żeby opowiedzieć i... Bo nie wyciągajcie pochopnie broni. Wszystko wam opowiem. Dobra, gdzie jest trzeci szef kultystów? To nie ta czacha? Wstęp? Pokazuję na tą zgniecioną czaszkę. Kurwa mać. Idę w stronę czaszki. Ci kultyści porozumieli się z moimi braćmi, żeby mnie zabić. Czy jesteś pewien, że to jest jeden z przywódców? Tak. Nazywa się Vas. Ten, co nie żyje. Tak, oni, jedni z wyższych rangą czcicieli Martwej Trójki, podczas jednej z inicjacji dostępują zaszczytu, tak to bynajmniej nazywają, i robią za swoimi ciałami właśnie to. Zamieniają się w takie pół nieumarłe istoty. Nie wiem dokładnie, jak to działa, jak to opisać, ale coś takiego się mniej więcej dzieje. Rozum zostaje, wygląd się zmienia. Chcą się upodobnić do swoich panów. Ten tutaj był ich szefem.
Ja pierdolę. Żeś mu tak zajebał, że teraz może w kawałkach tą czaszkę podnosić. Się uśmiecha, odsłaniając powybijane zęby. Wiesz, jak nazywają się te dwie? I jak się tam Sted schyla, to pokazuje na te dwie głowy przywiązane do jego... Patrzy się z od razu. I nie wiem, ale... Nie mam pojęcia, jak się nazywają, ale dobra robota. Jednak to jeszcze nie koniec. Te skurwysyny... Chciały mnie zabić, moi bracia. Za to ja zabiję ich. Zrozumiałe. Ilu pan ma tych braci? Dwóch. Dwójka. No to... Moja matka jest... On tak ocenił chyba już was. Chyba widzi, że cokolwiek by nie powiedział, to raczej najpierw z nim porozmawiacie, a dopiero potem wyciągniecie wnioski. Moja matka jest jedną z trojga pozostałych członków Rady Czworga, która rządzi tym całym zapiziałym miastem. To głównie ona przekonała Uldera do podróży do El Turelu i spotkania się z Taviusem Krigiem. Bez Ravengarda płomienna pięść nie ma przywódcy, jest podatna na ciosy. Moja matka... A pierdole. Niech idzie w diabły tak jak chce. Podpisała sojusz z tymi skurwysynami. Z martwą trójką. Oni utrzymują regularne wpłaty od mojego brata, który jest lichwiarzem i udziela pożyczek w tawernie w porcie. Możesz nam opowiedzieć po drodze, wiesz, jak się stąd wydostać, jak się ty tu dostałeś? Szyłka głośno ślina, poprawiając uścisk na maczudza. Moja rodzina płaci martwej trójce za to, żeby wszczynała zamieszki w mieście. Moja matka chce zdestabilizować władzę w mieście i przejąć nad nim władzę, całkowitą władzę. Nie chcę już być jednym z czworga. Byłem tutaj, żeby ustalać... Jeszcze raz przeszuka głośno ślina. Dalszy plan napadów martwej trójki na wrota Baldura. Ale zostałem zdradzony. I teraz są to moi tak samo wrogowie, jak i wasi. Oni, jak i moi bracia, którzy wysłali na mnie tych skurwysynów. No wszystko cudnie, wszystko fajnie. Bardzo ładna historia, bardzo barwna. Ale... Czy ja wiem, czy oni są naszymi wrogami? Myśmy tu tylko przyszli po te trzy łby. Zabiłeś ich dowódcę, jesteś wrogiem numer jeden. Czy ja tam tylko głowy chciałem? Nic mi więcej mi nie zależy. Moimi wrogami są na pewno. Mamy duże podejrzenia, że to oni doprowadzili do zniknięcia El Turel. Skoro dotarliście aż tutaj, to musieliście zabić większość przywódców martwej trójki. Bez nich kult powinien się rozpaść. Na jeden łeb ścięty chytrze zaraz się pojawiają dwa kolejne, więc tak. No ale tak nie marnując czasu, jest tu coś fajnego do zabrania? Bym się chciał rozejrzeć po tej salce. Jest, tam. On ci pokazuje dalej korytarz. Idę. Idziesz i natrafiasz na skarbiec, dosłownie na skarbiec. Widzisz tutaj cztery duże kufry. Każda waży około 12 kilo. I są tutaj, oczywiście spędzasz jakiś czas, żeby je wszystkie otworzyć. Zaraz ci powiem, co w nich dokładnie jest. Mężczyzna, widząc jak Sted odchodzi za złotem,
zwraca się jeszcze na chwilę w waszą stronę. Moi bracia mnie zdradzili. Jeśli chcecie się zemścić, jeżeli chcecie dokończyć tą sprawę i wyłapać wszystkich, resztę dowódców, kultystów, to oni na pewno mają wiadomości. Ja byłem zwykłym pionkiem, który miał ich nadzorować, ale to moi bracia. W porozumieniu z moją matką, tą suką. Trzęsła tutaj wszystkim i dogadywała się z najważniejszymi kultystami. Tak sobie myślę, nie? Ale pan to chyba teraz no, nie wróci do domu, nie? Nie, nie mam zamiaru. Najpierw zajebię tych skurwysynów małych. Wiem, gdzie jest ten... Wiem, gdzie jest jeden z nich. Wiem, w której tawernie przesiaduje. A tawerna to coś innego niż kanały. A najstarszy brat w domu leży. Jest chorowity. Chorowity, ale mądry. Studiuje sztukę magiczną. Szpieguje całe miasto. Prawdopodobnie wie, że tutaj weszliście. Także i wy nie jesteście bezpieczni. Ma pod swoimi rządami diabliki. Cudownie. I obserwuje łaźnie. A to już jest trochę zboczony. Jest stąd jakieś inne wyjście niż łaźniami? Niestety nie. Jest inne wyjście, że nie musicie chodzić do tyłu te 40 czy 50 minut. Nie będziecie musieli błądzić, ale jest tutaj drugie wyjście całkiem niedaleko, ale wyjdziecie praktycznie w tym samym miejscu. Nadal na terenach łaźni. No trudno. I tak już tam zrobiliśmy zamieszanie. Na pewno będzie wiedział, że wyszliśmy. Skoro mój brat już o was wie i zabiliście dowódców Martwej Trójki, to macie równie przejebane jak ja. Proponuję wam chwilowy sojusz. Wyeliminujemy razem moich braci, obalimy moją matkę i pokażemy miastu, co miała na celu. Ale brałeś w tym udział. Jesteś współwinny. Ale już nie biorę. Zapłacę wam. Ale brałeś. Żon nerwowo znów poprawia bark. Poprawia rękę, którą trzyma tą wielką maczugę. Ale zostałem zdradzony i teraz mam zamiar się na nich zemścić. No tak. Ale dla reszty władców tutaj... Przedstawicieli prawa to się nie liczy. Chodź, Sibo, obejrzymy skarbiec. Chodź, Grimir sobie z nim porozmawia. No nie, bo no, w chuja walił, a teraz go zdradzili i teraz o, wielce tam jest tego. O. Sibo, jacy przedstawiciele jakiego prawa? Płomiennej pięści, na przykład, no, do której my nie są przedstawicielami prawa. Są tutejszego. Najemnicy. Którzy stanowią tu prawo. Nieważne, nie... Jak na moje chęć zemsty na jego braciach. A poza tym nie ma dowodów na to, że to Vandenpor rodzina za tym stoi. Myślę, że jak doglądał tutaj transakcji... Jeszcze raz imię, jakbyś mógł powiedzieć, bo... Marlok. Myślę, że jak Marlok tutaj doglądał transakcji, to pewnie wie, gdzie mają poskrywane jakieś księgi rachunkowe. Tym zajmuje się mój brat w tawernie. Dobrze, a zasadnicze pytanie, czy panie Marlok, chce pan ich zabić teraz, już dziś? Czy później? Raczej niemożliwe. Wyglądacie, jakbyście się też wybierali na tamtą stronę. No właśnie, się... Już tam widzisz, nawet już... chyba byłem.
Widzi, że wszyscy jesteście ranni, on też krwawi z licznych ran. Czy ten sukinsyn używał czegoś, kurwa, z trucizną, ale... Krasnoludów się to nie ma. W tym momencie słyszycie okrzyki zachwytu ze strony Steda, który poszedł otwierać kufry. Sted, pierwszy kufer zawiera 4,5 tysiąca sztuk złota, dwie kryształowe fiolki ze złotymi koronkami. Obie zawierają dziwne mikstury. Tak, spokojnie. Ale muszę was... Nie, no spoko. Będę musiał was potem zmartwić. Druga zawiera 10 agatów. Każdy o wartości 10 sztuk złota, wymieszanych z 1250 sztuk złota. Kufer z monetami waży 18 kilo. Trzeci zawiera porcelanową maskę smoka, leżącą na 2,5 tysiąca sztuk złota. A czwarty zawiera koronę z 5 iglicami. To ja tak tylko chciałem napomnieć, że tą koronę to chcę sobie na głowę założyć. A sztuki złota to ładować do sakwy. A cała reszta to w sumie... To nie, to w sumie nic więcej mnie nie interesuje. Tam jakieś takie rzeczy, co mogę wziąć, to chcę wziąć, a... co nie mogę wziąć, bo by za dużo ważyło, czy coś, to zostawiam. Ale tą koronę chcę. Dobrze. Jak słyszę dźwięk przerzuconych monet, to też idę w stronę Steda. Tam zajrzeć i patrzę na to wszystko. I tak pomyślałem, no... o paru sztukach złota nie wyżyję w tym mieście. I też do niego ile się da do... sakiewki. Wiecie, jak oni biorą, to ja też biorę. Nie, ja też bym chciał wziąć małą sakiewkę, nie wiem, 100, 150 sztuk złota. Dobrze. Morlok patrzy się, jak to wszystko robicie. Mówi, macie jakieś bezpieczne miejsce we wrotach Baldura, gdzie moglibyśmy się zatrzymać i pogadać jak cywilizowani ludzie? Chyba nie. Patrzy się na Stada i mówię, powiedzmy. To może chodźmy i tam zadecydujecie, czy co chcecie zrobić. No dobrze, przecież mamy jeszcze do oddania te głowy i spotkanie się z dwoma osobami. Najpierw wejdę tą koronę zanieść. A ta korona to co? To dla tej twojej narzeczonej jestem? Nie, korona jest dla mnie. Słuchajcie, zbieracie się więc, on was prowadzi dalej w głąb korytarzem. Faktycznie widzicie, że on się zna tutaj na rozmieszczeniu tych wszystkich korytarzy, bo idzie bezbłędnie, ani razu się nie cofa, ani razu się nie waha. W końcu dochodzicie do drabiny, po której wchodzicie do góry. Po tej drabinie wchodzicie sobie do góry, on otwiera klapę. I znajdujecie się w piwnicach tej łaźni. Piwnice są całkowicie puste, w sensie nie ma tutaj żywej duszy, są zawalone jakimś starym sprzętem, starymi narzędziami. On was wyprowadza na samą górę. Mijacie oczywiście, wchodzicie wtedy inaczej. Pojawiacie się praktycznie w miejscu, gdzie straż trzyma ten satyr, u którego oddawaliście cały swój ekwipunek. Jakby idziecie przez taki ciemny tunel i raptem widzicie jego. On tylko patrzy się na was. A, pan Marlok. Ma pan gości. Zapraszam do łaźni. Marlok tylko kiwa głową, że nie wchodzicie. I kieruje was w stronę wyjścia. Kiedy wychodzicie z budynku łaźni, 10 postaci zeskakuje ze szczytu muru okalającego ten dziedziniec, by przeciąć wam drogę. Oprócz czarnych skóźni mają na sobie dziwaczne maski i płaszcze, których wygląd kojarzy się ze smokami. Cała piątka uzbrojona jest w zakrzywione ostrze przypominające smocze pazury. Jeden z nich w tej masce patrzy się na was. Dzień dobry. Widzi, patrzy na Steda, który ma na sobie koronę. Mówi, chłopcze, oddaj nam to. Ale co, staruszku? Koronę i wszystkie monety, które zwędziliście ze skarbu Tiamat.
Jaką kurwa koronę? Oni podchodzą, okrążając was. Oddaj nam to. Jakiego skarbu? Nie chcecie zginąć, dzieci. To nie wasza wojna. To, co tam było, nie należy do was i nie należało do nich. A do kogo, jeśli można znać? Do Tiamat. Do bogini Tiamat. Co mi to mówi? Co ci to mówi? Bez problemu możesz stwierdzić, że to jest bogini smoków. Tiamat. No to jest tak, ogólnie zła bogini smoków. Jeżeli Bahamut jest tym dobrym, to Tiamat jest tą złą boginią smoków. Smoki z natury w świecie są złe, więc ona będąc złą boginią, to nie jest tak, że wiesz, że morduje i tak dalej, nie? To jest chaotyczna zła i sieje po prostu i chce zniszczyć cały świat. To wcale nie musi to oznaczać, nie? Walczy z Bahamutem. Jest chaotyczna zła? Jest zła. Walczy z Bahamutem. Mają zupełnie inne podejście do smoków. Ona ma bardziej zapędy takie właśnie zdobywcze, że chce być zdobywcą. Ale nadal nie jest w tym panteonie tych najgorszych bóstw. Jaki jest w ogóle pora dnia? To był wieczór, nie? Jakbyście tam wchodzili. No, w noc wtedy już jest teraz. Nic nie wiem. Sted, oddaj im tą koronę. Całe złoto, jakie tam było, nadal tam jest. No na chuj wam ta korona? Na dole macie porcelanową maskę smoka. Chyba to takie wszystko, rzeczy was bardziej jarają. To wszystko zostało skradzione naszej bogini i ma do niej wrócić. No to czemuście nie poszli na dół i sobie tego nie wzięli? Cisza, nie odpowiadają ci. Podchodzą coraz bliżej. Są teraz jakieś 8 metrów od was. Morblok tak dosyć nerwowo chwyta maczugę, jakby czekając. Mężczyzna, który z wami rozmawia, mówi wam raz jeszcze. Nie chcecie się wiązać w tą bitwę, nie wiecie, co tutaj się dzieje. Oddajcie cały skarb, a rozejdziemy się. I zostaniemy przyjaciółmi. Ojej, dobra, niech będzie, dobra, ja chcę wyjść przed nimi i chcę tą część, którą sama zabrałam, wcisnąć któremuś z tych, co tam stoją i chcę, jak wcisnę to chcę się przez nich przepchnąć, czy oni mnie przepuszczą? Bez problemu. A ja chcę iść za nią. Wszystko. Ty coś wziąłeś? Tak. Oni cię zatrzymują, widzisz też miecze podobne do szponów, ale nic nie mam. Drogę. Oddaj to, co masz w sakiewkach. Ale to jest moje złoto. I pokazuje im 150 sztuk złota. To jest to w sakiewce, co miałeś z tego skarbu, tak? Tam też jest to. No mężczyzna wyciąga po to rękę. Jeden z tych ludzi zakapturzonych wyciąga po to rękę. Chowam to, panie, to moje złoto, co pan teraz? Wyciągają długie takie pazury, przypominające smocze pazury. Wow, panowie, chwila, może się jakoś dogadamy jednak. Pozbyliśmy się tych kultystów dla was. Macie teraz wolny dostęp do tego skarbu, o którym najwidoczniej wiecie, że tam jest. Może jednak coś nam się należy z niego. Nie mówię o jakichś wielkich kwotach, ale w tym mieście też trzeba za coś wyżyć. Dostaliście dość, wybijając przywódców Martwej Trójki. Nie mów mi teraz, że oni nic przy sobie nie mieli. Ten skarb nie należy ani do was, ani do Martwej Trójki. Ten skarb należy do naszej bogini. Skąd wiecie, że mamy w ogóle coś przy sobie, poza... Tak patrzy się na Steda, który chodzi w koronie. Widzisz, że on patrzy się na ciebie, prawdopodobnie ich jakiś przywódca patrzy się na ciebie, później również patrzy na Steda. Bóstwa dają nam różne moce. Ty jako paladyn powinieneś wiedzieć o tym najlepiej. Ty wyczuwasz swoją boginię wszędzie. Wystarczy parę gestów, abyś doznał jej boskiej mocy. A my wyczuwamy, gdzie jest jej skarb. Dobrze. No jak patrzę po tej całej dziesiątce uzbrojonych po zęby
wyznawców Tiamat i no nie wiem, jak was mnie przekonali chyba. Sibo, chyba już dość oberwaliśmy dzisiaj, co? Dobra. Zawijam ten mieszek. Kładę mu na rękę temu. Masz, papa prańcu. I chcę przejść za niego. Tam do Esmy. To jest wszystko, co miałeś z tego skarbu? No tak, 150 złotych monet. Dobrze. No co on to bierze i po chwili chowa gdzieś tam za płaszcz. Ja też sięgam po sekiewkę i tak ważę ją w rękach. Było jeszcze 9 moich, ale już niech będzie. Nie chcę mi się teraz ich szukać. Oddaję im całości. Macham ręką i idę za Sibo. Również ciebie wypuszczają bez najmniejszego problemu. Ja bym chciał tak stać skonsternowany, patrząc się, oni sobie chyba przechodzą, oddali po prostu wszystko tak gdzieś tam przechodzą, ale chciałbym wyciągnąć ten swój rapier i powiedzieć, kurwa, za chuja ci nie oddam niczego. W momencie, jak ty wyciągasz rapier, widzisz, że oni stają w takiej pozycji obronnej, nie? Krasnoludzie. Jeden z nich zwraca się, Grimnirze, w twoją stronę. Jeden z twoich podwładnych opiera się. Zrobisz coś z nim, czy my mamy się tym zająć? Wzdycham ciężko, trzymając się gdzieś za bok. Sted. Patrzę na niego, oceniam go wzrokiem. Jak bardzo on jest ranny aktualnie. Bo na przykład ze mnie to już się leje stróżką chyba krew. Z rękawów i nogawic. Średnio. Bym powiedział. Ja bym chciał obczaić dookoła siebie, jak wygląda moja sytuacja. Ewentualnie, bo te łaźnie tam dookoła były takim murkiem otoczone, nie? Tak, tak. Tam był cały ładny, elegancki plac. Ławeczki. Jakieś rzeźby. Generalnie taki plac wypoczynkowy i to wszystko było otoczone murkiem. Okej, ten murek jest wysoki jakiś? Nie, nie, nie. On był taki, że jak kucasz, to skryjesz się, nie? Czyli tam niecały metr może miał taki mureczek. Tak patrzę, jak Sted tak się tak oczami tylko wodzi, nawet głową nie obraca, żeby się... Widzę, że analizuje sytuację, tak mówię. Sted, bo jeszcze my dostaniemy za ciebie w pierdol. Połowa z nich sięga za pas. I tak trzyma rękę za pasem. Ja bym chciał wykonać taki sam ruch jak oni, że rękę tam za plecy, tak? Czy gdzieś tam za... No tak, za plecy. Między plecy a płaszcze, nie? Mhm. To bym chciał taki sam ruch wykonać i jakby szybko tą ręką wrócić do przodu, rzucić w ich stronę pod nogi, wiesz, zagnęcy do wysokości pasa, takie metalowe kuleczki i stamtąd po prostu wziąć i spierdolić. Najszybszą możliwą drogą, żeby przeskoczyć przez ten murek i dać w długo. Dobrze, rozumiem. To chyba mieliśmy kolegę. Dobrze, więc rzucasz im pod nogi te kulki i robisz taki ruch... No do tyłu, będziesz próbował uciec. W tym momencie połowa z nich, czyli piątka, będzie w ciebie rzucać sztyletami. Trzy sztylety, jeden po drugim, po prostu kiedy ty zaczynasz biec, wbijają się jeden w twoją nogę, drugi w bok, trzeci gdzieś w łopatkę. Więc zrobiłeś te parę kroków, pozostała piątka wyciąga w tym momencie te swoje pazury i stają w takim okręgu, jakby spodziewając się ataku z waszej strony, ze strony Grimnira, Estme oraz Sibo. Jak wy reagujecie na to? Ja tak podnoszę tylko ręce. Ja też. Dobra, weźcie mu tylko swoje rzeczy i zostawcie. Jeśli można, to i chcę tak podejść do Steda. Jeden z nich ci mówi, najpierw my. Dobrze. Więc w pierwszej turze oni do Steda podejdą. Sted rzut obrony na śmierć. 6, pierwsza porażka. Dobrze, oni podchodzą.
Zabierają wszystko to, co miała Sted. Po prostu biorą ci całą sakiewkę. Niezależnie od tego po prostu ile tam masz, ja nawet też mechanicznie nie widzę, ale po prostu podchodzą, rozbrajają cię, broń gdzieś tam rzucają ci 2-3 metry od ciebie. Biorą ci sakiewkę, biorą ci wszystkie rzeczy, które wyciągnęłeś ze skarbu Tiamat. I będą się oddalać do wejścia do tego lochu. Patrzą jeszcze na tego łysego, wielkiego byczka, który wyszedł z wami. Jeden z nich rzuca takim nienawistnym spojrzeniem, oblatuje go od góry do dołu. Mówi do niego: uciekaj, bo jak stamtąd wyjdziemy, zapolujemy na twoją rodzinę, skurwysynu. Widzicie, jak ten duży przełyka głośno ślinę? Słychać po prostu, jak gula mu chodzi. I kiwa głową, nie będzie się do nich w ogóle odzywał. Grymnir, bo deklarowałeś akcję, więc teraz ty. Jak oni już tam wszystko zabrali od niego i powoli się rozchodzą, to chcę podbiec jak najszybciej do Steda. Obrócić go na... powyciągać mu te sztylety, obrócić go na plecy, podnieść mu głowę. Mogę ci pomóc, Grymnir! Esme, źle z nim. Chodź mi pomóż. Idę mu pomóc. Ja nawet nie idę, bo się nie znam. Klękacie więc oboje nad rannym Stedem. 18 na medycynę. Wyciągacie szybko jakieś bandaże z torby, jakieś sole trzeźwiące, jakieś kremy, maście, cokolwiek. Szybko zajmujecie się ranami Steda. Następnie cucicie go. Kilka policzków w twarz. Na pewno go obudzi. Sted, wstajesz. Byłeś na granicy. Już żegnałeś się z tunelem, na końcu którego było światełko. Oes. A mnie wszystko kurewsko boli. Kurewsko to było głupie, Sted. Widzę, że nie mam tej kurwa korony ze sobą, tak? Bym chciał kieszenie sobie sprawdzić. Od razu zauważam, że oczywiście czegoś mi brakuje. Uh-huh. Zabrali moje pieniądze. Tak, wszystko ci zabrali. Leżą tam gdzieś te ich sztylety? Tak, jak najbardziej. Grymnir je wyciągnął z twojego ciała, więc teraz tam metr od ciebie leżą. To ja bym chciał wziąć te sztylety. Dobrze. Nagroda pocieszenia. Chodź, zabierzemy cię do Izabeli. Chcę go wziąć, ten rękę jego przełożyć sobie przez ramię, go pomóc mu wstać i go prowadzić potem przez miasto. Wielkolud podchodzi do was i mówi: jak chcecie, to ja mogę ponieść. Nie ma najmniejszego problemu. W sumie to wyższy jesteś, a ja to za bardzo wsparciem dobrym nie będę. Ej, ale ja mogę iść. Jesteś pewien? Wódkę dostałeś. Już się nie takie rzeczy przechodziło. Teraz dodatkowo wzmacnia mnie nienawiść. Skoro wzmacnia cię nienawiść, coś co również i mnie napędza, tu mam dla ciebie propozycję. Ale to jak już znajdziemy się w bezpieczniejszym miejscu. Mogę iść z wami? Pyta, aby się upewnić po prostu raz jeszcze. Jak dla mnie, tak. Pytanie co na to Sted. No najwyżej się karczmarzowi odpłacę jakąś biżuterią, którą mam odłożoną. Dobrze. Dobra, to może najpierw do karczmy, ale na pewno też będzie trzeba odwiedzić po tym wszystkim kapitana i tego drugiego. I muszę pójść do tych elfów. Droga z górnego miasta do waszej karczmy mija wam względnie spokojnie. Co jakiś czas oczywiście w bocznej uliczce widzicie jakieś nienawistne spojrzenie. Ktoś tam sięga ręką do sztyletu, do jakiegoś noża, ale widząc waszą grupę 6-5-osobową, szybko ludzie odpuszczają, szukając jakiejś łatwiejszej zdobyczy. Znów wchodzicie w tą bardziej ubogą część miasta, by po chwili, po powiedzmy po pół godzinie takiego marszu, kluczenia między tymi wszystkimi uliczkami,
znaleźć się w karczmie Steda. W karczmie oczywiście, w której Sted pomieszkuje, bo nie jest to jego karczma. Mimo tej późnej pory, to i tak tutaj panuje gwar, zgiełk, gra jakaś muzyka. Obsługa zgrabnie tam między gośćmi lawiruje, podając im napitki, podając im jedzenie. Jest tam oczywiście Izabela, jest tam zaprzyjaźniony karczmarz. Jest też parę nowych postaci. Gdzieś tam w kącie widzicie trzy kobiety, które z winem w ręku tają ciekawą powieść erotyczną. Sama chciałaś. Kluczycie między tymi wszystkimi ludźmi, kiedy Izabela kątem oka was dostrzega. Widzicie, jak to, co miała na tacy, po prostu spuszcza. To wszystko się rozlewa na podłodze, rozbija się to jedzenie, to cały alkohol. I podbiega takim bardzo szybkim, przerażonym, takim szybkim krokiem z przerażeniem w głosie. Sted, Sted, co ci się stało? I będziecie przytulać po prostu. Chodź, kochany, chodź, chodź do kuchni, zajmiemy się tobą. Nie mam czasu na takie pierdoły, idę się położyć. To chociaż zaprowadzę cię do łóżka. Widzisz, że ona od razu tak wchodzi ci pod rękę, żebyś mógł się na niej oprzeć i będzie chciała cię zaprowadzić. Nie jest to może jakaś stabilna podpora, ale na pewno jest to jakieś wsparcie mentalne dla ciebie. No to ja ciężko dysząc idę po prostu się położyć, tak? Ona prowadzi cię po tych schodach. W tym samym momencie Esme, Sibo i Grimir jesteście zdani na siebie. To co? Kolacja? Zdecydowanie jestem zajebiście głodna. Tak, ja chcę szukać stolika. No. Myślę, że powinniśmy coś zjeść, a potem porozmawiamy o tym. W ogóle, czy my wiemy, gdzie ten elf mieszka? Dowiemy się od kapitana. Dlatego najpierw przydałoby się oddać tę głowę, potem pójść do kapitana i potem prywatne sprawy. Udaje wam się po chwili znaleźć wolny stolik, taki nieduży, czteroosobowy, przy którym siadacie. Jedna z kelnerek podchodzi do was, aby przyjąć od was zamówienie. Widząc, jak wyglądacie, chciała do was coś zagadać, ale po prostu widzi, jak wyglądacie. Widzi, że jesteście zmęczeni, poturbowani. Nie będzie się za bardzo odzywać, więc przyjmie wasze zamówienie. Szybko wejdzie do kuchni, żeby przygotować to, co zamawiacie. Na pewno krasnoludzkie piwo, na pewno fura mięsiwa. Może jakaś zupa, jakaś potrawka. Wino dla Esme, jeśli chce. I dla Sibo nie krasnoludzkie piwo. Elfie wino, kurwa. Będzie i elfie, panie. Chwilka dla was. Możecie sobie odpocząć, odsapnąć, ustalić plan działania. Grimir? Ona się spoglądam na Grimira, który chyba wygląda na razie, prócz Steda, najgorzej z naszej trójki. Jak ty się czujesz? Ale chodzi mi teraz fizycznie. Mniej więcej tak, jak wyglądam. Może powinniśmy z tym razem, jak gdziekolwiek będziemy chcieli się ruszać, zorganizować sobie jakieś, nie wiem, eliksiry albo coś podobnego. Chyba nas nie stać na to. Może jak oddamy głowę, to w końcu wpadnie coś. A ten śmieszny dziadek, ten krasnoludzki dziado smok, nie? Wiem, gdzie on mieszka? No, ten z karczmy wtedy. No. Można popytać w karczmie tamtej. Jak go tak szybko zawołali, może mieszka gdzieś w pobliżu. Nie wygląda na takiego, co pichci kompociki. Ale może zna kogoś, kto pichci kompociki. Pewnie tak. Ja nie wiem, co on pichci, że tak wygląda. Wolę nie wiedzieć. Chodź, się domyśl. Dobra, to korzystając z tej okazji, że tamta kelnerka tak na nas... Bo ja zauważam pewnie, że ludzie na nas patrzą, bo jesteśmy jacyś paskudni, śmierdzący czy coś takiego, nie?
Tak, jak najbardziej. No dobra, to w takim wypadku ja sztuczkami czyszczę najpierw siebie, a potem zerkam na Grimnila i czyszczę jeszcze jego, żeby jeszcze mu się żadna zaraza do tych ran nie dostała. Obok was siedzi oczywiście ten wielki mężczyzna, który z wami wyszedł. I on, widząc, jak na waszych oczach to wszystko jest wyczyszczone. Droga pani, czy ja też mógłbym poprosić? Esma, a ja? Przecież ty umiesz to zrobić sam! Zibo! Sięgam ręką do tego wielkiego faceta i na nim też wykonuję ten czar czyszczący. Dziękuję. No, przecież umiesz to zrobić sam ze sobą, nie? No ale jak ktoś inny robi, to jest dobrze. Lepiej. Dobrze, proszę, masz. Sięgam do Siba i też go... A nie, tak sam ze sobą. No to może się następnym razem umówimy, słuchaj. Ja czaruję ciebie, ty czarujesz mnie. Zawsze lepsze. Niż tak sam samego siebie, no. Zawsze weselej. No pewnie. No to skoro już nie śmierdzimy... Grimnirowi nawet humor się poprawił. Właśnie widzę. Chyba już go nie bolą plecy. W tym samym czasie u góry Sted, leżysz już na łóżku. Jesteś w tym momencie rozbierany przez Izabel, która się tobą zajmuje. Jedna ze służących z dziewczyn, która pracuje na dole, przyniesie zaraz miskę ciepłej wody. Parę takich szmat, żebyś mógł się obmyć delikatnie. Jeszcze przed tym jak wejdziesz do bali z wodą oczywiście. I Izabel na ciebie patrzy, mówi: mówiłam ci, żebyś nie chodził z nimi, że sprowadzą na ciebie złe. Widzisz? Mówiłam. No to robota jak robota, no. Jakieś fajfusy 10 na 1, nie? Mnie okradli. A gdzie byli oni? Pewnie jak ostatnie cipy odeszli na bok. Jakby znasz mnie, wiesz, że jestem chciwy, tak? No to z czystej chciwości wyniknęła taka sytuacja. A no, oni się zachowali... Nie mówię, że ci coś na dole, ja mówię o tych fajfusach, tak? Właśnie, że zachowali się trochę nie w porządku. W ogóle jacyś naćpani. Przyszli w 10 i mówią, że czują złoto. Bo ich bogini nakierowała, nie? Tak mówię. No ale ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Oni mówią o jakiejś koronie. No właśnie, no widzisz jakąś koronę? Bo ja nie. No mówię ci, nie, ale chętnie bym zobaczyła. No. Ja też. Była zajebista. Ale spokojnie. Czyli jednak ją widziałeś. No przez chwilę tak. Ale potem zniknęła. Tak mniej więcej w tym samym momencie, w którym przestałem ogarniać, co się dzieje. A co robi z wami ten duży? Wiesz, kto to jest? Jakiś syn, jakiś lady. Znaleźliśmy go w podziemiach. Generalnie, więc... Jednej z ważniejszych lady w mieście, Sted. Uważaj. Uważaj, z kim się zadajesz. Zawsze mówiłeś, że takich to można tylko okradać. Nie należy się z nimi bratać. W tym wypadku ja nie wiem, czy to bratanie się nie pozwoli mi zgarnąć jeszcze lepszego łupu. Myślę, że warto zaryzykować. Wolę, żebyś był biedniejszy, ale żebyś żył. I żebyś zadawał się z takimi ludźmi i żeby cię wplątali w jakiś syf. Żyję po to, żeby zarabiać. Więc w sumie wychodzi na to samo. Ona cię całuje w czoło, jeszcze chwilkę przytula. Później na pewno będzie czekała na ciebie balia z wodą, z jakimiś zapachowymi olejkami. Nie oczywiście żadnymi mocnymi, tylko po prostu takimi odświeżającymi. Po tym wszystkim ona będzie musiała też wrócić na dół jeszcze do pracy. Czy ty będziesz wieczorem w nocy jeszcze schodził na dół do reszty, czy chcesz tak siedzieć już tutaj, odpoczywać do rana? Nie, zejdę wieczorem. To chodzi o to, że teraz po prostu chciałem się kimnąć trochę, żeby te bólu się pozbyć. Dobrze. W tak zwanym międzyczasie na dole wasz nowy towarzysz rzucił się z apetytem na jedzenie.
pochłaniając znaczną jego część w bardzo szybkim tempie. Na szczęście opowiedział wam od razu, że on za wszystko zapłaci, spokojnie, mam pieniądze i wpieprza. Nie jak jakiś szlachcic, nie jak dobrze urodzony syn jakiejś tam lady, tylko jak zwykły gbur. Mięcho w rękę, w drugim kielich i tak na zmianę. Scena należy do was, chyba że chcecie, no to zrobimy przeskok, aż Sted zejdzie. Myślę, że Grimir jak się najadł i wypił kufel krasnoludzkiego piwa, to przez stracenie dużej ilości krwi dość go podchmieliło i sobie tam chyba się kimnął też na tej ławie. Ja chcę po jedzeniu, pijąc sobie to wino, garbić się na te baby w kącie, które robią sobie, chichoczą sobie nad tą książką. No. One nawet dosyć głośno dyskutują, pokazując sobie palcem jakieś tam akapity i rozmawiając sobie o tym, co tam w tej książce jest. To ja robię jeszcze, jak głośniej mówią, to robię taką zniesmaczoną minę, co ja chwilę takie. To ja chcę spojrzeć. A co, patrzy Esme? Przewrócić oczami i wziąć sobie kielich wina, otworzyć książkę i czytać książkę. Jaką? Tą od czara, od tą, ten, od tego tam, od tego, co był tu w tej karczmie. Czyli książka o Esme. No tak. No to jest dla mnie ważne, bo Esme zauważy okładkę, bo wszystkie okładki były takie same, więc... Nie, bo Esme patrzy na kobiety, więc ja kładę książkę na stole, otwartą już i sobie czytam. Si, bo co to jest? No książka, no. No, o czym ta książka jest? Też bym chciał wiedzieć, dlaczego ją czytam. Chcę sięgnąć po tą książkę i ją do siebie przysunąć. I chcę ją przejrzeć, czy to jest to, co myślę. Tak, jak najbardziej. Więc ją zamykam. No ale dlaczego? I kładę ją obok siebie, na, nie wiem, na ławie, czy my na czym siedzimy. I się patrzę na Simo. No co? Dlaczego to czytasz? No żeby wiedzieć, co czytasz. Dlaczego żeś to wziął? Nie wziąłem tego! Powiedziałeś mi, że spaliłeś te książki i jeszcze kurwa sobie wziąłeś jeden egzemplarz? Nie no, spaliłem! No spaliłem. To co to jest? I macham mu tu zasraną książką przed nosem. Co to kurwa jest? No bo tą zdążyłem kupić zanim je spaliłem. Chcę go walnąć w głowę tą książką. No ale na spalenie książek dopiero później wpadłem, no. Najpierw kupiłem i wtedy wpadłem na ten genialny plan. Jak? Mogłeś to kupić. Ja biorę tą książkę i sobie jeszcze tam przyglądam tej, wiesz. Ale przecież tylko to przeczytam i to spalę, no Jezus, albo ci oddam. Jak dlaczego miał coś przeczytać? No, ktoś to napisał, więc chcę to przeczytać. To jest straszne gówno, Simo, to jest straszne gówno. Ja tak to mówię i przeglądam tą książkę, tak przeglądam. I przeglądam tam te gówniane rycinki i tak przeglądam. I co jakiś czas się zatrzymuję i czytam, co tam jest napisane. Esme. No? A mogę ja ocenić, czy to jest gówno, czy nie? Nie, najpierw chyba ja przeczytam. No skąd wiesz, że to gówno, jak tego nawet ty czytałaś? Bo wiem, kto to napisał, więc wiem, że to jest gówno. Ale jak ktoś z moich krewnych, jak to dotrze do moich krewnych... Ojej. No ta książka, którą ja mam, raczej nie dotrze. Ale widzisz, że jest więcej egzemplarzy tego podziemia? Muszę wiedzieć... Ona już ma ciężko wrócić do mnie. Co dopiero do głośnego. Nie, wróci do siebie na razie. Sme. Co? Oddaj mi książkę. Nie. Ja zaczynam czytać tam, coraz bardziej mnie wciągają te fragmenty, ale przewijam, przeskakuję co chwila, taka wkurwiona. To są bardzo dobrze opisane podboje głównego bohatera. Oczywiście bardzo mocno podkoloryzowane, jak i to on nie jest och i ach. I wszystkie jego partnerki, które miał, jak to latały za nim, jak takie głupie gąski. No i na odpowiednich stronach na pewno znajdziesz też swoje imię. Rekwiruję tę książkę od ciebie. Ja cię tylko jestem oszczegam. No? Przed sobą? Że też będziesz coś ode mnie chciała kiedyś.
Dobrze. Dobrze. Szukam fragmentów o sobie w tej książce. A książkę i tak przeczytam. Ja najpierw ja. Kiedy znajdujesz te fragmenty o sobie, zdajesz sobie sprawę, że to wcale tak nie było. Ty na pewno tak nie zrobiłaś. A już na pewno on nie zrobił tych rzeczy, które napisał, że zrobił. Bo ty wiesz, że to jest dosyć słaby kochanek, ale w książkach jest opisany jako taki macho. Więc tam jak mija ten czas, no to ja chcę przeczytać wszystkie te fragmenty tam ze sobą i tak dalej. Ja wiem. Książka jest gruba. Nie wiem, czy zdasz radę wszystkie fragmenty przeczytać. O sobie? To o sobie? To gdzie moje imię? Tam z kilka momentów po prostu. Jak Esme wzięła mi tą książkę i zaczęła tam przemajtać i zatrzymywać się, to ja chcę przejść, usiąść koło niej, albo nawet na kolanach, tak żeby wyrównać wzrostem i czytać te same fragmenty, na których ona się zatrzymuje. Nie zwracam na ciebie uwagi, bo jestem zbyt pochłonięta tą książką. No, także ja tam winko trzymam na kolanach, tam się klęczę na ławie czy coś. I co jakiś czas tak, wiecie, przyglądam. Kurwa, tak nie było. Co on to w ogóle popisał? No, tak. Wiecie, i tak przeklinam i tylko sobie coś tam mruczy pod nosem. Aż tam jak zaspokoję chociaż kawałek ciekawości, złości, to zamykam tą książkę. Wtedy kapuje się, że Sibu jest obok mnie. No. Ogólnie wszystko w tej książce to... jakieś bujdy, kłamstwa, kurwa, na wymyślane w chuj. Pewnie fantastyka. No, ale tak, wiesz, to... oddaję Sibowi tą książkę. Zdarzenia są nieprawdziwe, ale opis mojej urody jak najbardziej. Okej. Wracam na swoje miejsce i otwieram książkę tam, gdzie skończyłem i czytam dalej. Siema, tu Kamil z Ostatniej Przystani. Mam nadzieję, że nasze zmagania w świecie wyobraźni ci się spodobały. Jeśli tak, to zostaw lajka, daj suba i zadzwoń dzwoneczkiem. A, i napisz w komentarzu, co myślisz o naszych perypetiach. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem.